Wycieczką numer 2 jest Francesca Ciriesi na klaczy Cape Coral. 11-letnia córka odbiera Comme il faut, westfalskiej rasy. W pierwszym nawrocie przejechała na czysto. Tak, i bardzo ładnie, dynamicznie. Koń nie dość, że dokładny, to jeszcze szybki. Zobaczymy, jak tutaj w drugim, czy starczy mu siły tak samo dużo, jak w pierwszym nawrocie. No i poprawia tym zadem. O nim już wspominaliśmy, o tym jego zadzie, którym jeszcze drugi raz w powietrzu kopie. Widzimy to bardzo dokładnie. To jest taka reakcja, że jest to tego typu koń, który bardzo nie chce dotknąć drągu, w związku z tym obawiając się tego, no właśnie aż taki ruch wykonuje, czyli w powietrzu takie jakby kopnięcie w tył. Rzuca jeszcze wyżej. Tu nie musiała, bo na rowie z wodą to nie jest potrzebne, ale na przeszkodach, zwłaszcza na okserach. Ale tym przodem też niesamowicie jest szybko. No, podobnie jak tata. Comme il faut. O, tu szóstą. I jak babcia Ratina, no bo Comme il faut to syn Ratiny. Ratina też była bardzo szybka przodem. Ale też świetnie się wycofuje, to 8 kroków, no i pięknie, bezwzględnie. I kolejne podwójne zero. I kolejna Włoszka, która przejeżdża ten parkour. I Włosi mają bardzo dobrą sytuację w drugim nawrocie, bo 2 zera. A tak wracając jeszcze do Ratiny, to pamiętam, jak kiedyś Ludger Berbo na konferencji jakiejś prasowej mówił o tym, że jak się jedzie na Ratinie na przeszkodę, to ma się takie wrażenie, że